otwarta środkowa alejka. Ten Nunu był poświetlany przez Berlita, fajnie ci przypomnieć. Nie no, aż tyle otwarcia, na takim otwarciu nie byłem, być nie zamierzam. Poczekaj. Prawda? Wtedy się okaże. Jak to poczekaj? Okej. Takie otwarcie to już rozumiem. Lepiej. Aczkolwiek razem z tym Sejuani, no okej, to jest ciekawy wybór na pewno, tak? Ale Jace w obecnej mecie, nie wiem, czy jestem tego fanem. Widziałem jeden bardzo znany matchup Aatrox kontra Jace z 6 lat temu, kiedy Deshai grał wtedy na Jace'ie. No i trzec. Wiemy co się... Po co? No okej. Po co? I musisz tak. Ja grałem na Jace'ie w tym matchupie, potem grał na Aatroxie, pamiętamy co się wydarzyło na... Grał na... Pamiętamy co się wydarzyło na Jace'ie, wtedy zostały powiedziane legendarne już słowa przez The Fake One'a. Chłop co robi, tak zwane. I no niestety robił. I tutaj mnie tak raczej pewnie siebie, to się może podobać. Xeoner na plecach, Mietek w opołach. Xeoner jest już na pozycji, Mietek nie ma tutaj do pomocy Sejuani. Ma oczywiście dostępny błysk i prawdopodobnie będzie musiał go użyć, to Twisted Advance i tak dojdzie do skutku. I wygląda na to, że Mietek nawet nie dojdzie do wieży, to pierwsza krew złapana przez Togepiego. Jak najbardziej tak, ale może być i druga krew na środku, tam Rabbin cały czas pojedynkuje się z Arthorium i Belitem, ale Belit nie będzie w stanie dla siebie nic znaleźć, sforsował. Krypcio jeszcze musi się popisać, jakieś eliminacje dla siebie zdobyć. Oj, popisać to musi się Rabbin, ma jednak Xeonera u swego boku. Belit odrobinę na wyrost, chociaż to W i tak uderzy, więc Rabbin zostanie spowolniony. Belit leci do samego końca, do odciny i faktycznie ta głowa Rabbina spadnie i podobny los może spotkać Xeonera. 4-1, tak nie można, ja cię kręcę, drzewo ścięte. Kasper. Nic nie zostało. Nie samego. Jest to co najmniej wątpliwe. Już prędzej wierzyłbym w to, że tutaj Pecki przeżyje, a to wydaje się być nikłe. Zobaczmy. Tongę po prostu go wykończy. Wyzerowany Pecki i Zentu. Próbuje stąd zwiewać i jeszcze na oko. No Mietek na oko jest chyba martwy. Oj, no i to Gepi. Mówi teraz do Xeonera. Chodź ze mną, Koko, chodź ze mną! I proszę bardzo! Nie ma opcji niestety. Oooooj! Belit ma flasha, ale chyba nie będziemy wykorzystał. Nie. Pożegnał się z życiem. Rabbin złapie tego killa dla siebie za darmo. Jeszcze wejdzie tutaj to Gepi! A on miał być na mały palec. Nie, to już koniec. O, to teraz może... Oj! Co się stało z Rabbinem? Zmiażdżyli go! Między wieżą a żołnierzami Shurimy. Całe szczęście przeżył, nie, ale... Nie, kowadłem! Ale to Gepi, 4-0-0. Czy my znamy jeszcze jakiś wers Bambi na tę sytuację? Tak, coś z Fukajem jeszcze było, ale nie pamiętam co. I ja to poniekąd rozumiem, ma ultimate'a i... Okej, ma błysk. To co, Q, flash, coś takiego? Belit jest w okolicy, okej, Belit po prostu tutaj wchodzi. Ultimate będzie w stanie tylko i wyłącznie spowolnić to Gepiego, ale kto będzie w stanie zgarnąć tę eliminację? O, chyba nikt! Oj, to Gepi! Z ultimate'em! Ale co to Gepi! Spieszam eliminacją w tej sytuacji, może będzie okazja na więcej, to Gepi upadnie! Więc to jeden za jednego, top laner za top lanera. Ale Artoria póki co stara się robić damage, ale tutaj nie ma damage'u, nie ma Gryfciokraftu, nie ma GRP! Tylko i wyłącznie Forsaken! I Rabbin, który w tym przypadku powinien być zgarnąć eliminację na Belicie. Belit. Oj, to kwestia czasu. Próbuję uciec, czy na pewno to kwestia... O nie! Nie w tę stronę, not like this, ale spokojnie, Rabbin. Ja mam za to flaszę od Tongę, ale tym razem Tongę nie będzie miał kolejnej eliminacji, poza zasięgiem jest Pecki. Już po tym flaszu, jednak Parasite z odpalonym ultimate'em ze stulem. I Tongę może nawet z tego jednego zrobi dwa, będzie głęboko pod wieżę. Czy wykajtuje? Nie! Jednak Centu położy najlepszego AD Carry w Ultralize. A miliony go biją. Musi uważać, bo to naprawdę sporo damage'u. Centu nie ma błysku, co prawda, ale będzie gonić. Będzie przyspieszenie z W. On wejdzie na konia i go dogoni. Wejdzie. On tego szuka, on nie odpuści. Oj, nie. Centu. Jedna z chyba najbardziej przereklamowanych rzeczy, jeżeli chodzi o League of Legends. Ja pamiętam, jak coachowałem Gentleman's Gaming, graliśmy warm-upa na Excel. Na Excel. Te Excel zleca. Zestampowaliśmy ich totalnie. Jakim cudem dostaliście takiego screama? Byłem ich coachem, nie? Co ci powiedzieć, stary? Pisałem do Excel, mówię hello. Oj, ale tutaj warm-up musiał być solidny dla zawodników Forsaken, szczególnie dla Parasite'a. Raz jeszcze wejście głęboko w Mietka i Belita. Raz jeszcze F in the chat. Prawdziwi pamiętają. Oj, to może zapamiętać Togepi. Uwzięli się na niego. R-ka wrzucona. I Togepi wrzucony w ten mid-grinder fecki. Nareszcie go zmieli. No nie był w stanie tutaj zrobić nic więcej. Tak, Artoria gra nie najgorszą rozgrywkę. Problem jest taki, że drużyna troszeczkę nie domaga.
Problem jest taki, że jedna ereczka od Talii, druga od Maokaja, poszły konary Artoria i tak z tego się oswobodzi, ale będą w stanie wypchnąć zawodników GRP, gracze Forsaken, ta wieża nie upadnie, a przeciwko upadnie Parasite. Zmią wszystko, to 1-0 dla GRP. No to dobra defensywa z ich strony, byli w stanie dla siebie kupić troszeczkę więcej czasu. Idzie to Gepi, idzie niczym Deshai, z odpalonym ultimatem wrzucony pod wieżę, zadbał do Artoria, jeszcze z flaszem, ale sam na pięciu, nawet on nie da rady. Nie. To zdecydowanie nie było wystarczające, sam na pięciu, prawie jak Boro na 10. Więc najprawdopodobniej nie, bo jestem przerażony. Ciłeś, a mówiłeś o tym gdzieś wcześniej, na przykład na podcaście. Tak, tak. Myślałem, że tutaj likuję. Na podcaście nie, na moim streamie mówiłem. Streamie, okej. Okay. Na drugim streamie, na tym oficjalnym. Uwaga. O, oficjalna eliminacja. Albo nie musimy uważać. Oj, musi uważać, Rabbin! Ale mnie tak tutaj flashuje. No właśnie. Aż tak? Powiem wam, że byłem tym zaskoczony chyba bardziej niż sam Rabbin, że splaszował tutaj jeszcze Mietek na odkodne. Co prawda, nie ma Parasite'a, ale ten ultimate Maokaja jest świetny. Poszły konary, poszło sprzęgło, Sentu wymazany. Jeszcze nie sprowadzony do parteru. Ten pułap punktów zdrowia pozwoli mu się wycofać. Tongę jest za ścianą, aby dokończyć tego smoka. To Gepi może się tutaj rozpędzić prosto w Belita. Szukał Smite'a, ale znajdzie tylko Guza, bo smok i tak przejęty przez Forsaken. Podobnie jak każda kolejna Artoria. Głowa GRP gryzie glebę. Jeden po drugim upadnie również Artoria. Nie ma ability haste. Gdyby był w stanie jeszcze tych żołnierzy troszeczkę w swoim kierunku przetransportować, była szansa na triple killa, ale ostatecznie triple tylko i wyłącznie na konto Forsaken. To było mało, a tak? Jeszcze te dodatkowe mogą się wydarzyć po tym, jak Baron Nashor trafi do Forsaken. Belit. On jest na posterunku. Belit przyda radę. Belit nie ma smite'a i faktycznie to Xeoner zabezpieczy, ale jednak zobaczmy Tongę. Tongę może się tutaj rozpędzić, może rozbujać ostrze, bowiem odpalona Erka i rozpięte skrzydła. I tak zostanie wykluczony. To wykajtowany zawodnik przez Feckiego, ale Fecki nie ustoi długo. Zrobi z tego dwa fragi Tongę. I to GRP, które musi lizać rany Kasper, wracają w opłakanym stanie do bazy. Optymizmem wszystkich kibiców GRP. No i teraz możemy zobaczyć kontynuację. To Belis, który będzie tankować ultimate ze strony Maokaja i okej, no wytankował swoim życiem. Face tankuje. To zostaje wyeliminowana jeszcze szybciej niż weszła w sam teamfight. Ma 4. Dokładnie, więc to nie wygląda najlepiej. Bez Artorii to już jest na pewno koniec meczu. Ale Artoria jeszcze z tym ultimatem stara się uratować tę sytuację, póki co zostaje pod wieżą inhibitorową. No to nie była najlepsza sytuacja, Artoria zostanie wykluczony, a Forsaken pójdzie po zwycięstwo, pójdzie po ostatniego zawodnika. Fecki będzie wymazany, to Gepi rozpościera skrzydła i leci po zwycięstwo. Lecę, bo chcę, lecę, bo... Ale to nie Bambi. A tu cię zaskoczę, zrobili cover. Tak brzmi refren. Hello. Hello, Kim. Hello. You said siema, am I right? Yeah, siema. Oh, yeah. My man. And not only because of that, but during our pre-show, I have read that you have answered the question about what you like the most about Poland, or what do you know about Poland, and you answered that you love Bambi. Is that true, Dagobi? Is that true? So, do you love Bambi? Bambi the Polish artist. During our pre-show, there was a question about Poland. What do you know? And it said, it said Bambi, yeah. That you love Bambi. Yeah, I like Bambi. okay. Thank you. That's a first. And so... Could I extrapolate on a question? What song do you like the most? Which song do you like the most? Bambi... BFF. That's a great choice. A man of culture right there. Thank you. Thank you so much, Togepi. Thank you. My job is done. Right to you, boys. Fantastic. Great to see you, Togepi. And I want to ask you about today's performance. You decided to play Alistar, and you played it really well, obviously. Is it something that we are gonna... Aatrox. Sorry. Never mind. Aatrox, obviously. I lucked. It's okay. Let's go back into the interview. You decided to play Aatrox, and obviously it went really well because of the early game and how you decided to play it off. Is it something that you're gonna be playing more often, Aatrox into Jace, or is it more like you just played it because you felt confident about the pick? Yeah, competitive play, because enemy competition is
Plum train call me. A probably it's Sejuani and Le actually is very good at Aatrox. And they should play top AD pick. They can't across counter pick. Okay. Yeah. Perfect sense, yeah. Okay, congrats on the another win, Togepi. A quick question from me. How do you find and how do you like our Polish Ultra Liga community? Community? Yes. Oh, Helmi Ekin? The people of Ultra Liga. Yeah. I like Poland. I like Poland song, yeah. So Poland people is too. Okay. I would like to know about. Did you expect that you will become a hero of the people during your first day of games, or not so much? Oh, Helmi Ekin. Ah, big surprise, yeah. Yeah, it had to. It had to be quite a big surprise, Togepi, but. This part of the interview, I hope it will not catch you by surprise. Togepi, at the end of each interview in Ultra Liga, the player that is being interviewed, this time you, gets to shout out whoever they want. So tell me, Togepi, do you want to shout out anyone right now at the end of the interview? My mom. Mom, Dad. Thank you, Mom. Okay, thank you. Thank you, Togepi's mom, for bringing you here to the Ultra Liga. That's what started it all. Thank you so much, Togepi, for hopping on this interview with us. And best of luck during next games. You are on your way to securing a perfect split with Forsaken. So keeping my fingers crossed and see you soon. Thank you. Thank you. Bye, brother. Thank you.